To będzie lepiej plądało. No, witam serdecznie w odcinku Zenklika, tak. Z beretem. Elo. 3-2-0. Ty jak się wydarz, człowieku. Bieg 15 sobie zarzucę i powinien pójść. No, witam. Zawsze no, na początku. 16. 17. Bieg 17 i ogień. Ty, a masz, ty u siebie na serwie masz... ule? Ule? Czy nie? No. No. Kurde, opłaca się. Ten mały, mam mały ul, a człowieku wywiozłem dwie te przyczepy, te Rudolfy pełne. Coś tam nawet jakiś tego. Zbyt jest tego. Kurde, nie oddają za bardzo. Te małe. A będzie przebudowa gospy robiona, to będzie więcej. Większy kurnik. Ja mam ten taki kurniki. Jakby domek. Ale co ul? Ty chyba, no. A. Taka ściana po prostu. A to nie, ja mam ten sam faktycznie, dobra. Nie, czekaj, to... Ty masz ten kolorowy. No. To ty masz chyba ten co ja. To jest chyba... Tak, to jest ten większy. Największy. Ale, ja mówię, tani jest, to kupię. Sobie ten największy na start. Dobra, to ładnie dają. Ja myślę, że to jest najmniejszy. Ja mówię, co one tak dają? Najmniejszy to jest ten za 3000, czy tam 1500, taki mały. Ten kurnik mi się podoba, fajny jest. Fajną gospę można zrobić z tych budynków. No. Fajne budynki są ogólnie. Nawet nie trzeba pobierać. Kurde. Ty największa obora ma tylko 80 krów? Co to? No. To mało. Tu pastwisko w ogóle, nie? Jak to wygląda? Ja nie mógłbym tak postawić pastwisko opasanym, które wychodziły. Obora musi być. Świnie. O, tam ma... Kury i maciory. Owce. Nie, trzeba się będzie modami, budynkami wspomagać. Modów. Chyba się nie zabiją. No dobra, zaraz będziemy skipowali czas. Dobra, tu przejedzie. Zaraz niwa kolejne. Znowu, ty dopiero żeś kosił. No ale ale ja mam tylko pole. No jak ja wczoraj wykosiłem i zaraz to przecież przypomniałem się, że ja musiałem ten kupić nowy siewnik. No i tam wywiozłem swoje, nie. A, jeszcze czas jest. No ja owiec będę, bo ja już kwiecień zaraz posiałem wszystkie pola owsa i będę zaraz owiec kosił. Te soje sprzedam, to się kupi jakieś pole. No przecież ja mam te pole tylko to obok gospy, to 45-46, to malutkie takie, co mam wyborę, no i to 47-49. Ja więcej nie mam. I kupiłem sobie już ten 6-metrowy potinger do Waltry, bo nie chciałem się na tym siać. Mały 3-metrowy, małe trochę. A dwa małe. No wszystko wszystkim, ale... No i szybko leci, nie? Bezorkowo, tylko wapno posiałem na 3 pola, bo mówię wapno słabe. Posiałem sobie wapno. Bredala też kupiłem. I co? I sieję, już skończyłem prawie. Idzie to. Ja muszę traf pola ingerować. Bo kombaj ten oryginalny jeszcze może być, ten dojczon. Na taki spory jest. Ale nie wiem, czy na 2 będę kosił. Jakby na MP grało się, to tak, ale... Tym to nie wiem, mi się pracownikiem chciało, bo ten kurs playem ustawiam. Chyba nie będę. O, patrz, idealnie to wychodzi wasze. No, chyba nawet warty będzie trochę. Zobaczymy. 61 tysięcy, tam w sklepie może być 70. No to może tędy przejadę jednak. Nie, nie, to teraz tak. No 20% było. A liścia na godzinę 27, to jest spoko robotka. Oborniczek, a właśnie ci nie powiedziałem, dzisiaj oborniczek i talerzowanie. No i lewy drut, kaca leczy, nie przyszedł. Tak. Golfa upala. No. No w sumie to bardziej jego radio niż... Radio upala? Można i radio upalać. No nie widziałeś. Pełno śrubowkrętów. Ty nawet chyba żeś nie powiedział na odcinku na początku, co ty byś robił. No, powiedziałem, ale ty nie słyszałeś, bo... Bo się gadało, no. A co robisz?
Wiedząc na sprawę. A. Gówno! No, ale ty to chyba słyszałem w popie. Ja podejrzewam, że ty tak przez te znajdźki, nie? Pewnie. Pewnie przez te znajdźki malone, żeś tak się wybił. Na pewno. Dawaj, znajdźki zawsze. Sabuka. No tak, gra daje takie rzeczy. Wiadomo. Dawali. John Deere na promocji kupiłem. Którego? No 8R. Za ile? Nie wiem nawet. Za 50%. O, no to trochę było. Mniej. Bo on kosztuje, czekaj, ile on kosztuje. Ale która ma... Aha, to jest dobra, bo są to nowe tylko. Nie, ja trafiłem starą. Nie, poczekaj. 8R jest tutaj ta nowa. A tej starej nie widzę. No bo stare nie ma, stare są błędy. Co? Stara jest młoda. A. Ja stare nie kupuję. Trudno. Mi się ta stara bardziej podoba. Ta nowa też jest ładna. Mi też się podoba ta stara właśnie bardziej. Ale... Nie, kupię sobie tą nową, zobaczymy. No podobne. Trochę tylko się różni tymi światłami. Serka. Tak, to będzie to samo. A ile ty ciągników masz? Ja tak nie śledzę tego net. Nie śledzę, tej, no nie śledzę tej serii. No nie oglądam, no. Oglądaj mnie na sam trochę. No, a mówi zawsze, na co mi tyle. 7. No, na co mi tyle. 2 z ciemnikami, 2 z wałami, to już 4 ciemniki odchodzą. No tak, to już jest spory ten. Spora gospa, nie? Nie wiem, czy tak dużo pól. No nie, no ale już. A ten co, las i co? O, Rafael, siema. Rafael. No co? No co? Odcinek leci. No. Odcinek leci u Helma. No to nie leci. Rafał tak, już nie raz był. Timelapse'a zrobi. Ja. Nie, on własnej serii robi pod ten. Nie robi pod muzykę. Tylko normalnie gada. No to co? Wiechu, będziesz na filmie. Bez ja już nie raz. No przecież wiem, no. No przecież wie. No tak pamiętam Sobnik mówił. O. Którego tu nie ma, Cejruś boski. Nie wzywaj Cejrusia na drewno. No to przyjdzie chłopie. No zaraz będzie pewnie ryja, wiesz, że? Zając jego to tak. No. I na pasożyta brak jeszcze. Wiecie o kim mówię. Pasożyta? No, gruby. No cejrowski. Byśmy mieli byśmy go słuchali, jak kurde pierdzieli głupoty. Tak, kiedy on coś normalnego powiedział. No właśnie, nigdy nie wiem. Dziwne. Może raz mu się udało, że tam dwa razy. Żeby on kiedy mądrze gadał, to by dobrze było. A z tym Drakula ciężko. No. Ale coś krótka ta impreza była. Bo on już 12 w domu był. No. On mówił do mnie, że chyba o tej. O 22 się zmieni. Tak, on na pewno. Jako hobby, jak zobaczy biały trunek czy zroczysty, to on też nie puści. Tak, a mi co innego gadot. Soja człowieków 400 prawie. Jest, 400. Ale cena, tam 3,5 było. Co to taka cena wielka? No ja zawsze 4200, 400. Normalne. 4300 raz miałem. Miałem 4,197, bo trochę mi spadło. Bo za długo się trzymałem. O Jezu, tylko gdzie to teraz? Ja tam na pociągu. Jechać. No, na pociągu. Boże święty, ja tam nie lubię jeździć za bardzo. Teleportujesz się z przyczepą? Ta jak? Przez moda, a jak? Przez moda, a tam to już... I co, i ty się teleportujesz? Nie, no dziękuję ci.
Ale to i tak, nawet poza odcinkiem, jak, tak jak sam gram, no to słabe. No ja tam nie mam czasu, ja muszę sobie wasze ogarnąć tyle. Jaś, się odbija. Słońce świeci, czego nic nie widać na tym ekranie. Ha, przecież tu ciemno jest, chmury wiszą. U ciebie, czy wy... No, weź chłopie, nie... Ty jesteś jakiś tępy, czy jaki? 250 km mieszkasz ode mnie i mówisz ten. No ale zawsze masz taką samą pogodę. No prawie zawsze taka sama jest, no ale trochę się różni. Jak u ciebie był śnieg, u mnie nie było. Bo u mnie to... Znaczy mi się daje, że to idzie ode mnie do ciebie. Bo to w tą stronę zawsze przychodzi. Bo tam od waszej strony to nigdy chyba chmury nie idą. No ale teraz u mnie chmury są jak coś. Nie, jeszcze nie pada. No u mnie też są chmury takie. Odwiecha... Dobra. No to od Helmuta przyszło. A ja mam zawsze taką pogodę jak Cejruś. No, jak u mnie jebie deszcz, to u niego też. 50 km różnicy to... To logicznie. No nie zawsze, bo... Ja zaraz wrócę. Okej. Okay. Dobra. Nie zawsze jest takie logiczne. Aha. A ty, bo nieraz tyle razy byłem w Tucholi. No a ty... To wiesz, na kurwiał, wyjechałem z lasu i czeku tu sucho, ani kropli nie spadło. No to tak nieraz jest. Że w jednym miejscu właśnie tego nawali deszczu, mokro, a w drugim sucho nic. Ja tak też. Ty wczoraj w ogóle co to odwaliłeś? Wyszedłeś? Mówiłeś, że idziesz jeść? To po co wychodzi? To nas ten... Ty gdzieś poszłeś chyba wczoraj. Ja? Nie. Helmut. Mnie nie było przecież. No, nie było. No, a dopiero przed trzecią do domu, gdzie? Tak się cieszę tam. Co to było, Rafałek? Nic. Nic. Wszyscy nas balona robią. Kto cię balona robi? Co? No. Ale co? Powiedz, że się balona robił. A. No robił mnie balona. Kto? Igła. Stogu siana. Lica. No jak ja wyszedłem, to już nie wróciłem. Wiem. Przecież byłem, nie? Ja też poszedłem. On mówi, że gdzieś idzie, ja poszedłem i wywaliło na awka i ten. Patrzę, o, już nie ma nikogo. Wiechu się zmył, mówię, o to. To lepa, nie? Mówię, pewnie ten pewnie gdzieś poszedł na garagę. Pan się nie myliłem nawet. Ja byłem w... A, już wiem gdzie. O, ty masz chłopie elegancki ten, telewizor masz w tym garażu. No, w garażu. No. Człowieku, kto to kupił? No to on z domu jest. Twój? Nie, rodziców. Bo ja mam trochę mniejszy. W pokoju moim. A teraz ja mam tu 47. Ty tak masz telewizor. Czemu większy masz w garażach, chłopie mniejszy w domu? No bo w moim pokoju to jest tylko mniejszy. A to ile ty masz tych telewizorów w domu? Dwa? Dwa. Ale negusy, ja mam trzy. Ja też mam trzy. Ale nie takie duże. Trzy, ale jeden nie używamy. To i tylko tam chłopie, te pudło stare jeszcze. To wiele. No to niby dwa masz. No niby dwa, no ale trzy. No ale ty mu... A, bo ty masz używane. No to tak, to dwa, można powiedzieć. A w domu ogólnie, to nie wiem, tam jeszcze jakiś stary jest pod tym, pod domem. To no, nawet ten miał być. Stoi, nieużywany. Jeszcze jakiś taki był. Wyglądał chłop jak monitor od kompa. Dobra, elegancko dało pełną przyczepę i 16300 prawie, lux. Teraz wjedziemy to zaraz pociągi, pojedziemy, ale da, pieniędzy, o Jezus. Ze 150 tysięcy będzie. Nie, więcej. Więcej. 150 to będzie na pewno. Bo jest cena większa niż przewidziałem. Ja obstawiałem cenę 3 chyba i pół. Nie, 3600? 3700 albo 3800 liczyłem. A jest 4...
Zwija się prawo. To wystarczy ilość ton przez 4 pomnożyć i tyle. No wiem, no wiem. Ale już po co teraz zaraz wjeżdżam? Już nie będę sobie nadziei robił, tylko zobaczę teraz cierpliwości, zobaczymy. Ja zawsze mniej więcej sobie obliczam, ile jest. No ja też tak plus minus, no mówię, no ze 150 tysięcy będzie mniej więcej. Malutko. No mało, no a ja co ja mam pola, najwięcej pola mam. Trzeba kupić więcej. Tak, Rafałku. Trzeba kupić więcej. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Już będę tą pachę wykupić u siebie. Tak. No jak nie? Gdzie ty do całej mapy jeszcze? No co ty? A ty tam na tam gdzie ta jaskinia jest, to tam wykupiłeś te pola? Nie. O, tu było pole soi. 50-40, może by kupił? Bo właśnie muszę kupić jakieś pole. Kurde, nie wiem, co to robię. A nie, dobra, już, dobra, nie. Bałów nie opłacam się teraz. Pole trzeba kupić, chyba to, co chciałem. Pole numer. 41 miałem kupić, ale 42 kupię, bo 41 nic nie ma. Pewnice? Będziemy płacili? Trawa rzepaku na bale. A nie! Muszę mieć. Może bu mapy jest kupione. Tylko środek. Muszę mieć. Przez te kury tępę mam. Chyba te kury sprzedam. Tylko koszta są niepotrzebne na mnie. Kury oddają. Oddają, ale nie na tym kurniku małym. Co, co 30. No mały może nie, ale na duży. A duży ile ma? 500 kur chyba. Albo 400. 360. Nie wiem, ale tam oddaję. To trochę jeszcze tego trochę ulepszyć i później przebudowa. Ulepszyć maszyny, jeszcze trzeba pokupować jakiegoś sprzętu lepszego. Yondery jakie? Rozrzutnik. Ursy 14? Tak, na pewno. To twoje klimaty. Wszędzie gram tylko w takich złomach. Jak moje klimaty, hopy. No logiczne, że jak zaczyna się save'a, to się gra na małych, nie? Czyli będę grał hopy na 8 mercy na początku. Zbuduję polską gospę i co? Mam na 8 mercy grę? Wszystko z czasem, cynek. Nie wiem, ja na Ostekusę sprzedałem wszystko i kupiłem sobie też szóstkę. No, to wiem. Ostekusę. No. Niemiecka mapa. Ostekusę. Najlepsza jest. Nie. Że nie grałeś, to nie wiesz. Nie, no, ogólnie to... Jest. Ogólnie to tam słyszałem, że polecają tą mapę właśnie. Muszę właśnie ją ten... Kurde, może by za rok i modpak kiedyś zagrał tam ekipą? No, a 15 pół godziny temu gadał, ja nie chcę grać na multi. Ale nie, na multi nie chcę się... Nie chce mi się grać na multi, wyskę dwójkę tak, że jak my zawsze gramy, że dwie gospy. Osobne, ale taką ekipą to by zagrał. Bo cały czas jak gramy ekipą, to gramy albo w 15 albo w 13. No bo nic innego nie chce grać. Ty, a wiechu masz tą 15? No. No mało, przecież pytał, nie? No to grubego by zwołał i byśmy sobie zagrali dzisiaj. Tej roski i boski? Pewnie modów. Ten debil pewnie nie ma modów. A kto sobie ma? On? No ja mam. Ty masz. Z Pomorza ja mam. No to dobra. No to dobrze, że masz ty z Pomorza, bo... On sobie wtedy mody ściągnie, będziemy we trójkę sobie grali. No spokojnie. O, już tam nie był. No ładnie no, też. My tam graliśmy? Czekaj. My tam nie graliśmy. W sierpniu? W sierpniu? Na pewno nie. No a kiedy? Chyba w 23 roku. Tak, to jest zaraz zobaczę ten. Ja nie wiem, czy w styczniu nie graliśmy ostatni raz. Ja też tak, gdzieś w styczniu 2020 mi się kojarzy. Ale my chyba jeszcze później bez Rafała graliśmy. Nie, mi się wydaje, że nie. Ja no pamiętam. Ja, w sierpniu pewno nie odpalałem chłopie 15 tutaj na Pomorzu. Jesteś tam jakiś... W sierpniu to może graliśmy na 13, kiedy graliśmy, ale nie wiem kiedy. To 2020. Listopad. Trze... Nie, no, jak 20. Tak, 20 rok. Jak 2022. Co ty? Jak w tym roku graliśmy? Znaczy w tym co było? Trzeci chyba. 2023 chyba, w styczniu. Ja zaraz zobaczę na zdjęcie. Co Pstrakany grał, ja grał. A, to Pstrakany grał, bez ciebie chyba. No, ty nie byłeś wtedy. Bo my w Wiechu dawno grał na Pomorzu. W Wiechu grał na Czechach. W grudniu 22. I w styczniu właśnie, to ty mówisz o Czechach w Wiechu.
Nie, już nie wiem. Dobra, wygrabane są. W tym okresie graliśmy na pewno. Ja zaraz sprawdzę. O, DSL Lokomotive. Dawaj, sypaj to. No, na pociąg można nawalić. Fajnie, taki pełny pociąg stoi, wieś, o Jezu. Ale moni. Wiozłem już. Wnęczko. Kurę, trzeba te wnęko zainwestować. Ja pamiętam na Felsbrunie, jak zaczynałem się zbudowałem tą gospę. Tą taką pierwszą, no tą taką, o teraz dalej. To postawiłem z tą bora 50 krów. I tak mi ten, tak mnie wybiły te krowy. Te krowy. 2000 krów? Nie. No i to jest głupie takie granie 2000 krów. Ale nie mam żadnych. No i... Co? 50 krów i pamiętam miałem chyba 100 tysięcy litrów mleka. No wiem, mleku. Ten na okrągły dawali. No zapotrzebowanie, nie? A wy to jesteś zbyt, ten nie oddają tak? No coś tam dają. No coś tam dają. Ale mleka się nie opłaca sprzedać. Co? Mleka się nie opłaca sprzedać. A? Czemu? Lepiej je przerobić. Tak? Tak. No ale to musi mieć fabrykę chyba. No. Myszarnię. Nie no, ale... ten... Pamiętam... Chociaż na flecie sprzedaję mleko, to dość tam idzie się zarobić. Gdzie? Ostatnio 100 tysięcy chyba z mleka zarobiłem na flecie. A za ile? Za 20... Wysiedzcie? No to ładnie. Nie, więcej, to ładnie, 24, to ty... bo 3 beczki miałem. To co ty gadasz, się nie opłaca? Ładnie. No to... 3 beczki miałem. Ale że po ile chodzi ten mleko? Ja na przykład 19... Po 2200 było. A coś. No to tam trochę drożej. Bo tutaj ja raz... 2200 to miałem... miałem raz właśnie 100 tysięcy i miałem zapotrzebowanie na 3000. Człowieku, ja tylko tą joskinką woziłem, chłopie. Joskinka, człowieku. Joskin 32000 litrów. 32000 litrów joskin, a człowieku Deutsch Martell. A Grossman 150 koni. Go balałem, go myliłem nie raz na tym, to... No, mówiłem, zarobiłem dokładnie, czekaj. 100... Tu jest ile? 45? 146, 158, 9, coś takiego. 158 tysięcy. No to dobrze mówiłem. Za 25 to? Nie. Więcej. Czekaj. Pięć to. A nie 25, to średnio, nie? Ja wiem, czy średnio. Nie no, jakby po 4 było, no to nie wiem. Ale... Nie no, w sumie... Nie no, git w sumie, bo jak powiem, nie no, przypomina mi się trak na Dąbicy graliśmy, no to tam... Sprzedałem tamtego ileś tam. Też chyba 100 ton chyba sprzedałem, no prawie 100 ton. I 100 tysięcy to robiłem. A Dąbica dalej nie skończyła. Nie, niemożliwe, że jest to dobra wyrobane. Już nie pamiętam. Nie no, Dąbica, tam jeszcze jest 3 sezony, tylko teraz właśnie teren wchodzi, to można będzie zagrać. Właśnie musimy zagrać tam. Dwa kalosze. No. Rafael. Nie no, ogarnij się. Cio. Ty to masz takie napady, nie widzę. Że jak grasz, to grasz do upadłego, a potem... Potem przez pół roku cię nie ma. Poczekaj. To Wiesław je. Paleta. Ja tak jak na Pomorze zawsze pytał. Idzim. Dobra, mów co mówiłeś. Że ty masz takie napady. No. Że jak grasz, to grasz do upadłego, a potem przez pół roku nie grasz. No, bo mi się znudzi. No właśnie, i taki nagrzany jak ten, obstragany. Dawaj, gramy, ten dawaj. To w ogóle też pomylony człowiek. No. To w ogóle ten odcinek nagrywasz jeszcze? No. Ciekawy odcinek będzie. Gadanie nasze, chłopie. Wszystko zdradzimy. Nasze no. Tajemnice, nasze te zdolności i tak dalej. I tak dalej. Tak dalej. Nie no, wyrąbane, nie? Teraz wywożę te jajka i już pierdzielam te krowy. Swoje wywozisz, ty.
Te kury znaczy. Wszystkie potuczone. Na bigos będzie. Ja się za mało. Na bigos, jajka. To tylko w Żydominie takie rzeczy. Jak z bananami. Brudne do ziemi. Z bananami. Bigos z bananami. Z bananami. Nie. Nie wiem. Czy w ogóle jest takie coś. No to mówię, Żydomin, nie? Świętej pamięci major gotowo. A ten tam to potuczony był. U ciebie to. Ja zauważyłem, że u ciebie to każdy jest potuczony, nie? Teraz. Na Cejrusia to każdy głupi jest. No, ty powiedziałeś to publicznie, wie? Że teraz mogę na ciebie donieść. Jak śmiech. No. Jaki śmiech. Jakby lokomotywę zapalić nie chciał. No, też odwrócimy. Ja ogólnie maluchem pchałem z góry, też nie chciał zapalić. No co, Pali od strzała. Tak, na pewno. No, dwa razy zakręci i chodzi. Tam zawieszenie już siadło, nie? No, ty że siadł. No, tobie w nocy tak, chyba chodzi. Jak on tego? Jak on pustaki chłopie woził przez całe życie jego, no to... Nie, całe życie nie. Wcześniej u poprzedniego właściciela lżej miał. Nie wiem, bo on od handlarza był kupiony go. O Boże, człowieku, co ty kupiłeś? Na giełdzie. Co? Co kupił? Na giełdzie od handlarza Peugeota kupili. Oho. Ten Peugeot to już zajechany jak... Za ile? Opłacało się? Ja nie wiem. Wtedy to on kosztował 22 tysiące chyba. Aha. Ale to sporo. Biznes życia. 2012. To sporo, ale... Teraz ile? To teraz... Aha. No teraz 3 max 4 tysiące, więcej nie jest warto. Rozwala mnie to, że wszystko poszło do góry, a one zeszły w dół, te ceny tych Peugeotów. No bo to stary, to jest 2,6 rok, no to co? Nie wiedziałem, że to, nie wiedziałem, że jest taki rok 2,6. 2006 no. To wiem, że jest, ale 2,6. Ej, dobra, już o to chodzi. Się czepiasz. Aj, dobra. No dobra. To jest początek do jego ex, nie? Numer. Co? Ty, to ja nie wiedziałem takich rzeczy. Ale dzięki, że mi powiedziałeś. No widzisz. Widzisz, ty Rafał, ty jednak jest pomocny chłopak jesteś. Rafał. Komi Rafał? Tak. Kurwa, korek się zrobił. Zapomniałem, że ten case nie ma biegów. One way ticket. One ticket. O, dobra, jakoś nie mogę. Zapomniałem, że ten case nie ma biegów. No, jak to pytał? No ja już przestrzeniam z spację, kiedy on dalej do przodu jedzie. Super, nie interesuje mnie to, wiesz? Zbytnia. Bo genderem trzeba spację, żeby cofnąć. Ten co musi. Dobra, super, nie? Nie no, nie. Gdzie ja być? Pod lutym miód. A tutaj ten przystanek jest zasrany. A i dalej mi nie powiedziałeś, kiedy pomoże, bo... Aha. Bo chciałeś sprawdzać, a jeszcze się sprawdził jednak. Zaraz sprawdzę, no. No Boże. Jak gruby, no Boże. Nie no, kurde, mi się już nie chce w tym deskę wygrać. Ale ryknę. Ciągle te żniwa. Bo mało pola masz, żartuję. Nie no, ja bym sobie teraz 15 tylko. Z Rafałem. Czekaj, screenshot. 2022 pewnie. Właśnie teraz wbiję na 22, muszę coś sprawdzić. Pierwsze tutaj właśnie sprawdzę. Oste kuste. No, ja i tak nie dokończyłem save'a. A wiesz, że taki nich miałeś? A wiesz, że miałem Holanda tego dużego, ten kombajn? Pijemy na przesenie. Elegancko. No o właśnie, promocja, dzięki, że przypomniałeś, dosłownie. A dość chyba dziewiątka jest na promocję. Człowieku, ja tam ci wysyłam, co ja kupiłem. Te dziewiątkę, nie odnosi nic sami. Maseja no, fokusna miałem. Siewni kupiłem, człowieku. Wszystko miałem, nie, ale mi się znudził. I miałem kredyt chyba 600, nie? Trzy dni pograł i... Znudziło mi się to orko, bo ciągle to orałem. Nikt nie kazał. Mówię, ale że chciałem, żeby lepszy plan był.
To komu tam czajnik wybucha? Jemu. Dlatego już było słychać. Ty co jest? Gwizdek. To co ja... Aha. Poczekaj. Poczekam. Nie, poczekaj. Co to jest? Babka w trumnie. 7 lutego to... O! Mam, ale poczekaj, mam screen z... Jest, Czechy. Poczekaj, ci zaraz powiem. Szybcie będzie, jak wejdę do farmingu. Ja, co to było? Warczało jak... Nie wiem, jakieś... Jakieś... Tutaj mi pisze, nie wiem, albo... 10 grudzień 2022. Nie, to jeszcze później. Na pewno graliśmy. No to mówię, styczeń 23 pewnie. A to co graliśmy, Helmut, co mówiłem, co te zdjęcie, pan, co robiłem to zdjęcie tak z ten? Z tyłu, ze słońca? A to było, to dawno. To było na początku znajomości prawie. To był... Co ty pierdzieli? No to jak nie, to i dawno to było. 9 luty 2022. No. A w 21 roku zaczęliśmy gadać. No to co ty na początku znajomości, po pierwszy czasu, co ty pierdolisz? O, i tu jest save chyba ten. Tak, tu jest ten save, co z Grubym graliśmy, ja ci zaraz powiem. Właśnie musimy tam wbić kiedyś. To jest 11 kwiecień 22. A to, co z Czechów było, to to nie jest grudzień. To, co na Czechach graliśmy, to był 1 października 22. No, ja więcej screenów nie mam. Ja mam tylko... No i ostatni screen to, co nagrywaliśmy tą 15 orkę i tak. Oborny. A no październik pamiętam, że to był, bo wtedy dostałem na No i tu mam screeny jeszcze. Ale tu są screeny. Tu jest 07 chyba styczeń, tak? Tak. No, talerzowanie. No, to co talerz... na pewno. Ty, Helmut Steyerem talerzował, jadąc i lepiej. Ja wiem o tym. Kurde, no musimy tam wrócić, nie? Nie. Takie chęci mam tam trafić. Tylko GPS jakby ogarnął. Aha. Pamiętasz, jak nie chciałeś GPS-a mieć? No, GPS-a. Przydatna rafałka. No bo... No bo... Nie, no ja nie mam dyskrytyka, ja jestem na 15, chętnie połączę. Dobra, to co teraz gramy, co? No ja bym teraz bijał, serio, poważnie. On niech nagra odcinek i by odpalił już. Sprawdzić, czy mody wszyscy mają. A ja bym mody pobrał wtedy. No bo ja pierdolę. Czas Helmut, to gra... No nie, no dobra. Jak Helmut się zgodzi, to ja też wejdę. Nie no, parę gramy? Gramy? Jak odcinek na razie? Ja na fizyka. A która jest? O Jezu. A gdzie ty idziesz? Fizyka się idzie pewnie. Znaczy co? O! To gdzie ty idziesz? Do babci, a później na górę. Ja wrócisz? O 16. Właśnie. O. To 16 wtedy się zagra. No ale save'a mogę odpalić, żeby sobie samodo ogarnęli. No to odpal. To co, odpalisz teraz i pójdziesz, tak? Nie, no co ty. Za 10 minut będzie sam. No tyle to sam. Jumper na 3,5 godziny temu powoli wracam do żywych. Ty chcesz teraz odpalić save'a? Nie, sprawdź sobie mody, bo ty zawsze masz problemy z tymi modami. To odpal. To odpal. A weź mi ten, Helmut, wyślij te inspektory i tak dalej. Bo ty ma swoje wersje zasrane. No, co ona masz tu. Tym już ja mam problemy, to on też ma problemy właśnie. I zawsze to był właśnie jakiś, nie wiem, te... Mody, no właśnie. Nie wiem, to powiedzieć. To jest na wszystko. Na Czechy i do Pomorza wszystko na raz. Na te Boluciowo musimy zgrubić. Ja nie mam modów. No to co? A gdzieś modpak powinien być. Chyba. Nie wiem. Poczekaj. Albo modpak... O kurde. Ja chyba ja robiłem, nie? Na pewno. No to musimy mieć czwórkę na pewno i siódkę. No. Albo 30. No. Ciapka. Siódka, ciapka i... A no ja, bo przecież miałem zdjęcie z tym z pracą, jak stało jeszcze. No i mówi wtedy to mnie, ale nie, można tak pograć sobie. Później się tak jak mówiłem, że będziemy zmieniali na V7. Tam będziemy na kurni chodzili na bornik, nie? Słowo będziemy dawali. A gry będzie gnoił właśnie do woli. Ten tam będzie w 7 niebie. Cześć, zaraz sprawdzę. Ale kurde. Jak pamiętam, wy zawsze graliście, to zawsze obornik chodził. No. Kurde, tego na pewno nie będziesz pamiętał raczej.
912 i rożytnik. Nie Na będziesz balonówkę. pamiętał. Kurde, nie wiem, czy to było na tym. Na. Na starym kompie. Nie, nie chodzi o to. Tak. Ale to nie chodzi, no to na starym kompie grałem, ale to nie chodzi o komp. Chodzi o to, gdzie to było wrzucone. Ja nie wiem. Na Szermocie czy gdzie? To bym łatwo znał, bo ja teraz na Szermocie wpiłem sobie w moje te. U Polady. I to wszystko. Nie, raczej nie. A Szermoc to wrzuca przypadkiem co pół roku, jak mi ty pobiera? Nie, nie wiem. No co ty? Ja tu mam mody na sami swoje, albo tu z Mechowiną grałem. Tam taka była zabudowa do 19. 7 lipca rok temu robiłem to. I dalej jest, działali. Jest! Modpack ogłosił V6 siedzi, mam, to mogę ci mody dać. Są dwa party aż. Pół giga ponad. No to mi też wyślij. No, jak my tam gramy we trzech. Ja ci mogę wysłać wiechu, ale ten. Na Pomorze. Tam na kanale chyba gdzieś u góry. No to zależy co znaczy. Albo zaraz wyślę jeszcze raz to. Tylko, aha, bo to było mody ogólne chyba, no. Ja zaraz wyślę to jeszcze raz. A nie, jest, dobra, jest mody na czeską, mody na PG, modpack na PG Pomorze. To u góry jest, zaraz, tu dużo nie ma. Tylko nie ma dużo modów za to. Nie ma dużo, no. Hala mama fyny. Tylko ma... A, bo ja tą piękną gospę budowałem. Kurde, rób tam tego farminga, bo człowieku strzela. 19 by se pograł. A wiecie, że 19 kraka też mogę mieć? No to chcesz karmić te mody? No to może weź se pobierz. To było pierwsze co ja wrzuciłem na tego. No i zobacz, to robiłem na Bolusie OV6, 22.04. To był mój pierwszy chyba. Tak? Pierwszy? Nie. Tak, to było moje pierwsze... Pierwszy mod na tej naszym mocie. No to dobra, wysyłam ci. Masz na Discordzie, weź co to już powiesz nawet. Może się jutro zagra, bo może nie. 500 mega to 10 minut nie pobrano. No to ale powiesz co. 10 minut? Ja wiechu ci nie dam, bo... Bo to nie... Chodzi o to, że to ten save taki robiliśmy, że... Nie taki ogólny. Ale ogólnie, nie? Mówię. To nie był taki save, że ogólnie, że bierzemy ludzi, tylko... Pomorze i Czechy to. Zartowałem ogólnie. A to taki. Nie wiem, kto na to wpadł. Ja chyba z tobą. I z grup. Wszyscy w sumie, żebyśmy zrobili taki save. No ja wpadłem na to, na Czechy na pewno. Zmotywowałem was. Tylko zobacz, co działa. Powinno działać. Dobrze, że ja oznaczałem modpack Bolusio V6. Dobrze, że ja tak oznaczam, a nie mody na przykład. Bo nawet nie wiedział, co do czego jest. Dlatego zawsze wolę sobie taką konkretną nazwę napisać, wtedy wszystko wiem. No co ty nie bałeś? No, dobra, tak, co ty nie powiesz, a jak ty robisz mody? Jak modpaki robisz, chłopie? Napiszesz modziksa albo coś i tyle, i później nie wiesz co do czego. Tak. Ole stromo, to ja pierdzielę. Teraz Peugeota walnę tym autobusem. Co nie, Kasper? Dobre auto. Francuskie. Jak ja człowieku sobie po Portugalii jeżdżę, nie? Normalnie. Tak o. Dobra, się zwijam. Później będę. No, nara. Napisz, Kasper, jak ten. Jak będziemy, będziesz w domu. Jestem w domu. No. Później. To te mody później ogarniemy. Chyba, bo wiechu, teraz też zrobisz się zwijał. A ja tam ciągle będziesz... jestem w domu. Pewnie jakiś tebe miał wyskoczyć. No, ale on przecież idzie do babki. No to dobra, później wiem. Dobra, nara. Po nas. Jaki spokój. Nic się nie dzieje. No. Pierdziele, zrobili te przystanki, a nikt nie wsiada na nich. Posarane. To jest ta polska mapa z DLC w 22? Jest. A. Dobra, dziękuję za oglądanie. Co, fajna? Cześć, popa.